Pani marszałek, mam pytanie do pana premiera w związku z wnioskiem o odrzucenie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Otóż tak, do 1 października rodziny miały prawo otrzymać zasiłek rodzinny wtedy, kiedy ich dochód na osobę nie przekraczał 504 zł. To kryterium dochodowe istnieje obowiązuje od 2004 roku, kiedy za czasów Sojuszu Lewicy Demokratycznej została stworzona ustawa o świadczeniach rodzinnych. Podkreślam, jest to główne źródło zasilania polskich rodzin. Przez 8 lat nie działo się nic. Ani PiS, ani Platforma nie podwyższały tego kryterium. SLD wnioskowało permanentnie w poprzedniej kadencji, w tej, żebyście państwo skorzystali z uprawnień ustawowych i podwyższyli to kryterium, bowiem jego zamrożenie spowodowało, że prawie 3 miliony polskich dzieci wypadły z prawa do zasiłków rodzinnych i do świadczeń. Teraz zdecydował się rząd na podwyższenie, pani marszałek, sekundkę, na podwyższenie tego kryterium do 539 zł z 504. Nasz projekt, który leży od listopada nierozpatrywany przez Sejm, między innymi dlatego, że rząd przez 8 miesięcy nie wydał opinii na temat tego projektu, czyli zamroził nasz projekt, zakłada waloryzację tych progów tylko i wyłącznie w takim stopniu, jak rosło minimalne wynagrodzenie, czyli kategoria sterowana przez rządzących. Czy pan wie, że w warunkach 2011 to kryterium po waloryzacji, tak jak rosło minimalne wynagrodzenie, musiałoby wynosić prawie 850 zł. Dziękuję a nie bardzo, pani poseł, to jest co najmniej dwukrotnie przekroczony czas. Dziękuję bardzo, pani poseł. Przyjąć projekt dziękuję. Dziękuję, pani poseł.